szukasz sprawdzonych sposobów na przyspieszenie metabolizmu, żeby stać się maszyną do spalania tłuszczu, usłyszałeś, że metabolizm zwalnia wraz z wiekiem i wydaje ci się, że przez to nie chudniesz. A co, jakbym ci powiedział, że dzięki moim prostym poradom możesz przyspieszyć swój metabolizm nawet o 50%? Czym w ogóle jest ten metabolizm? Mówiąc najprościej, to ogół wszystkich reakcji, które zachodzą w twoim organizmie. Jeżeli jednak chodzi o tempo metabolizmu, to mamy na myśli całkowity dzienny wydatek energetyczny. Powiem ci dokładnie, co składa się na twój metabolizm, a dodatkowo zaprezentuję ci 5 skutecznych porad, dzięki którym będziesz mógł go przyspieszyć. Zaoszczędzisz dzięki nim sporo kalorii, co z pewnością przełoży się na twój wynik na wadze podczas odchudzania. Zacznijmy od tego, co dokładnie wchodzi w skład metabolizmu, czyli całkowitego dziennego wydatku energetycznego. Sporą częścią jest podstawowa przemiana materii, czyli ilość energii, która jest potrzebna organizmowi na takie procesy jak oddychanie czy bicie serca, upraszczając wszystko, dzięki czemu możesz po prostu żyć. Jeżeli chodzi o różnice międzyosobnicze, to w przypadku osób o podobnych parametrach nie są one jakieś bardzo duże. Badania wskazują na przedział od 5 do 9%. Drugim elementem metabolizmu jest aktywność fizyczna i tutaj często są duże różnice. Wspomina się o energii poświęconej na zaplanowane jednostki treningowe i energii wykorzystanej na aktywności pozatreningowe. Następny jest termiczny efekt pożywienia, czyli ilość energii, którą organizm musi przeznaczyć na procesy związane z jedzeniem, a więc trawienie, wchłanianie, transport czy magazynowanie składników odżywczych. No i właśnie sumując te wszystkie składniki, możemy mówić o metabolizmie, czyli w wydatkach energetycznych. Ale przejdźmy teraz do konkretów, do pierwszego sposobu, dzięki któremu możesz przyspieszyć swój metabolizm. Mowa o zbudowaniu masy mięśniowej. Zaraz, wiem, że chcesz się odchudzać, więc czemu wspominam o budowaniu masy? Z bardzo prostego powodu. Mięśnie tak naprawdę są bardzo energochłonną tkanką, więc im więcej je będziesz miał, tym szybszy będzie metabolizm. Podam ci to na przykładzie. 1 kg tkanki tłuszczowej spala około 4,5 kalorii na dzień, natomiast 1 kg mięśni aż 13 kalorii, a więc praktycznie 3 razy więcej. Więc jeżeli mielibyśmy dwie osoby o takim samym poziomie tkanki tłuszczowej, a 10 kg różnicy masy ciała i wynikałoby to tylko z poziomu masy mięśniowej, to taka osoba o tej większej ilości mięśni spalałaby około 130 kalorii na dzień więcej. I właśnie w przypadku podstawowej przemiany materii to właśnie masa mięśniowa odgrywa bardzo dużą rolę w różnicach między osobami. Dlatego zalecam ci trening siłowy podczas odchudzania. Dzięki temu zagwarantujesz organizmowi bodziec, który pozwoli zbudować lub chociaż utrzymać poziom masy mięśniowej. W przeciwnym razie, jeżeli o to nie zadbasz, to może dojść do znacznej utraty mięśni, co również przełoży się na tempo twojego metabolizmu. Kolejna ważna rada, którą ci dam, to zwrócenie uwagi na to, co jesz. Mam nadzieję, że jeszcze pamiętasz, czym jest termiczny efekt pożywienia, o którym wspominałem. Wszystko, co jemy, wymaga dodatkowej energii, aby to strawić i zużyć. Więc możesz się zastanawiać, jaki masz na to wpływ, przecież nie możesz nic zrobić, aby twój żołądek wydatkował więcej energii. Okazuje się, że jednak mamy pole do manewru. W przypadku takiej zwyczajowej diety, ten termiczny efekt pożywienia wynosi około 10%, czyli dla przykładu, jeżeli zjadasz posiłek, który dostarczy 500 kalorii, to 50 kalorii zostanie wykorzystane na jego strawienie i tak dalej. Chodzą trochę dalej szczegóły. Poszczególne makroskładniki mają różny ten efekt termiczny pożywienia. W przypadku węglowodanów jest to zakres od 5 do 10%, tłuszczu od 0 do 3, natomiast jeżeli chodzi o białko, waha się między 20 a 30. To między innymi z tego powodu podczas diety odchudzającej zaleca się zwiększenie podaży białka. Jeżeli na co dzień nie jadłeś go zbyt dużo, to jeżeli wprowadzisz produkty będące źródłem tego makroskładnika, to możesz istotnie podkręcić tempo metabolizmu. W jakie wartości celujemy? Od 1,6 do około 2,4 grama białka na kilogram masy ciała. Oprócz tego białko pomoże ci też w redukcji, oddziałując pozytywnie na utrzymanie masy mięśniowej, o której mówiłem ci w poprzednim punkcie. Kolejna rada odnośnie aktywności fizycznej. Mówiłem już o dwóch. Zaplanowanej i niezwiązaną z treningami. Jeżeli chodzi o zaplanowaną, to temat jest dość prosty. Podczas odchudzania pewnie ustaliłaś sobie, że robisz w tygodniu ileś treningów na siłowni, może jeszcze jakieś cardio i to wszystko. Jeżeli chodzi o wzrost metabolizmu w tym przypadku, możesz tylko zwiększyć częstotliwość, długość czy intensywność tych zaplanowanych treningów. Wiadoma sprawa, że jeżeli do tej pory trenowałeś 60 minut, a teraz zaczniesz ćwiczyć przez 90 minut, to spalisz więcej kalorii. Jednak okazuje się, że zdecydowanie ważniejsza pod kątem przyspieszania metabolizmu jest druga aktywność. Może spotkałeś się z takim skrótem jak NEAT. Określa ona sumę aktywności, które nie wiążą się z twoimi treningami. Zobrazuję ci to na przykładzie dwóch osób. Jedna z nich dojeżdża do pracy rowerem, dajmy na to przez 30 minut dziennie. W tej pracy jest energiczna, dużo się wierci i gestykuluje, na przykład tak jak ja teraz. Po powrocie z pracy przez 20 minut robi zakupy, jeszcze na to sprząta cały dom, godzinkę. Łącznie te aktywności spalają plus minus 900 kalorii. Mamy też drugą osobę, która do pracy dojeżdża autem. Pracy
siedzi spokojnie, zakupy zamawia przez internet i domu nie sprząta, nie ma na to sił. Tutaj te wydatki wynoszą 130 kalorii. Jak widzisz, jest to różnica rzędu 770 kalorii, a więc bardzo dużo, jeżeli chodzi o redukcję. Niektóre badania wskazują, że NEAT może przepalać nawet 2000 kalorii. Jest to naprawdę kosmiczna liczba. Tutaj jest prosta zasada, im jesteś aktywniejszy na co dzień, im więcej się ruszasz, tym masz po prostu szybszy metabolizm. Następnym sposobem, aby skutecznie przyspieszyć metabolizm, jest dodatkowa suplementacja. Pewnie zdajesz sobie sprawę, że na rynku występuje dużo różnych substancji, które mają rzekomo przyspieszać twój metabolizm. Niestety musisz się tu zmartwić, bo takich realnie działających nie ma zbyt dużo. Na pewno warto uwagi pozostaje kofeina. Jeżeli regularnie oglądasz moje filmy, to kojarzysz, że rekomenduję jej spożycie podczas redukcji masy ciała. Nic się tutaj nie zmieniło, ta substancja, czy to pod postacią kawy, yerba mate, czy energetyka, może cię pobudzać, dodać ci więcej energii do działania i spalić po prostu więcej kalorii. Już w badaniu z 1984 roku zauważono, że suplementacja 4 mg kofeiny na kilogram masy ciała wpływa na wzrost wydatków energetycznych. W tym badaniu udział wzięły osoby trenujące i nietrenujące i co ciekawe, wyższy wzrost obserwowano u tych osób trenujących. Pamiętaj też o tym, żeby sprawdzić, jak reagujesz na różne dawki kofeiny, bo ze względu na różnice genetyczne, dawka, która dobrze sprawdzi się u mnie, u ciebie już niekoniecznie. Więc nie zalecaj od dużych dawek w stylu 400 mg kofeiny. Zacznij od 50 mg, 100 mg i sprawdzaj, jak ją tolerujesz. Dosyć często wspomina się także o ostrych przyprawach. Czy jest tutaj ziarno prawdy? Jeżeli tak, to bardzo małe. Kapsaicyna, więc substancja odpowiadająca właśnie za to odczuwanie ostrego smaku, może potencjalnie wpływać na twój metabolizm. Jednak są to wartości bardzo niewielkie. Według metaanalizy w tym temacie stosowanie ostrych przypraw może powodować większe wydatki energii o 10 kalorii na dzień, a kapsaicyna w postaci suplementu 50 kalorii na dzień. To na tyle małe wartości, że raczej nie powinniśmy sobie zawracać głowy. Następnym sposobem, aby przyspieszyć metabolizm, jest zwiększenie ilości kalorii na redukcji. No ale jak to? Mówię o chudnięciu, każe ci zwiększyć ilość kalorii? Dokładnie. Bierze się to z moich obserwacji, że z reguły ktoś chce się odchudzać i to za szybko. Decyduje się na niskoenergetyczne diety, prawie głodówkowe. Jeżeli je o wiele za mało, to po prostu organizm zaczyna ograniczać wydatki energetyczne. Przestajemy być tacy ruchliwi, nie mamy sił, nie chce nam się nic zrobić. Więc jeżeli robimy zbyt duży deficyt rzędu 1000 czy 1500 kalorii, polecam zwiększyć ilość kalorii w diecie. Dosyć często zdarza się tak, że jak ktoś właśnie z takiej głodówkowej diety przechodzi na umiarkowany deficyt kaloryczny, to chudnie o wiele skuteczniej, bo właśnie ma siłę na wykonywanie aktywności fizycznej, o której ci wspominałem. Więc lepiej zacząć odchudzanie od mniejszego deficytu i go sobie modyfikować, niż od razu rzucać się na głęboką wodę. No i podczas długofalowej redukcji okresowe zwiększanie kalorii energetyczności diety do wartości zapotrzebowania kalorycznego też jest świetną rzeczą i cofa adaptacje metaboliczne, czyli nasze zwolnienie metabolizmu i przyspiesza go na jakiś czas. Więc jest to super, super rzecz, żeby co jakiś czas zwiększać kalorie i nie być bardzo, bardzo długo w takich niskich kaloriach. O przerwach w diecie nagrałem cały odcinek, gdzieś ci to tu się wyświetli, więc zapraszam do nadrobienia, jeżeli jeszcze go nie widziałeś. Jeżeli wydaje ci się, że sam nie dasz rady i nie uda ci się schudnąć, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Pomogliśmy przejść metamorfozę już setkom osób. Więc jeżeli masz jakieś pytania odnośnie współpracy, odnośnie diety, odnośnie treningu, to kliknij sobie tutaj w ten link, który ci się wyświetli, wypełnij tam formularz, a ekspert z mojego teamu do ciebie zadzwoni i wszystko ci wyjaśni, więc możemy ci pomóc. Wejdź na stronę, wejdź na ten formularz i zajmiemy się twoją sylwetką. Napisz w komentarzu, jak ci się podobało to nagranie, może słyszałeś jeszcze o innych metodach na przyspieszenie metabolizmu. Jestem bardzo ciekawy, daj mi znać. Zostaw oczywiście lajka i subskrypcję, jeżeli ci się podobało.